Ten odcinek zalicza się do kategorii nagłych przypadków, bo już przymierzałem się do realizacji odcinka o wzmacniaczu, a tu nagle wyskoczyła pilna sprawa, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dobremu koledze i zarazem widzowi tego kanału ten sprzęcior zrobił... I to dosłownie, bo huknął, buchnął i przestał działać. A cóż to właściwie jest? Może trochę przypomina bazukę, ale na pewno nie można z tego strzelać. Jednakże w połączeniu ze studiem, aparatem i kreatywnymi pomysłami w mediach może tyle samo zdziałać, co broń masowego rażenia. A jest to lampa błyskowa Quantum R+600 Dual Power. Popularna w polskich studiach fotograficznych, której odpowiednie zastosowanie nadaje zdjęciom lepszego blasku. Tak przynajmniej kolega o niej mówił. Z tyłu jest sporo przełączników pozwalających na operowanie lampą, jak i ustawienie jej parametrów, czyli oprócz wyłącznika i gniazdka zasilania mamy wyłącznik światła ciągłego, włącznik dźwiękowego powiadomienia o gotowości, włącznik fotokomórki, przycisk testowania lampy, gniazdo jack do synchronizacji oraz pokrętło prawdopodobnie do regulacji czasu błysku. Na górze mamy czujnik światła, który prawdopodobnie jest w stanie wyzwolić lampę po błysku z innej lampy. Na dole zaś jest mocowanie do typowego statywu oświetleniowego, gniazdo zasilania mobilnego, a z przodu pod kopułą zabezpieczającą jest żarówka oraz palnik błyskowy. To myślę, że nie ma co przeciągać, to przejdźmy do kolejnej części, czyli odkryjmy, co kryje wnętrze. Rozkręcenie konstrukcji było dla mnie małym wyzwaniem, bo nic nie wiedziałem o takich lampach, a najważniejsze dla mnie było to, aby moje poczynania były bezpieczne dla bańki palnika, także jak widać zabierałem się do tego jak pies do jeża. Trochę głowiłem się, czy to wszystko da się wysunąć z tej rury, ale na szczęście okazało się, że metalową obudowę można jeszcze rozłożyć. To teraz mamy na widoku pełnię wnętrza, czyli pokaźny bank kondensatorów, płytkę sterowania z mikrokontrolerem oraz płytkę wykonawczą, a na niej obraz tego, co się faktycznie stało. Kondensatory, które prawdopodobnie pracowały w obwodzie powielacza, są głównym sprawcą zamieszania i teraz, aby się do nich dostać, muszę jakoś tą płytkę wykręcić. Dopiero w tym momencie zauważyłem, że palnik można w miarę łatwo odczepić, bo jest wetknięty za pomocą trzech wtyków bananowych. Po wyjęciu palnika spód płytki staje się dostępny, także czas zaprząc do akcji rozlutownicę, ale... Okazuje się, że to niestety za mało, bo nie dość, że duża powierzchnia ścieżki, to jeszcze bezołowiowe spoiwo. Ale teraz to dla mnie żaden problem, bo z odsieczą przybywa hot air. Dosłownie kilka chwil wystarczyło podmuchać i lód został zabrany, a kondensatory wyjęte. Z tego co widać, kondensatory mocno zmaltretowane, no i oczywiście straciły sporo pojemności. Podejrzewam, że jest to dość powszechna przypadłość tych sprzętów, jeśli pracują po kilka godzin dziennie. Niestety kondensatorów o takiej pojemności, napięciu pracy i gabarytach nie mam, ale na szczęście jutro będzie możliwość ich szybkiego kupna na giełdzie. Jeszcze przed końcem dnia sprawdziłem profilaktycznie diody podłączone do tych kondensatorów, bo nie można bez sprawdzenia wykluczyć, że awaria kondensatorów wynika tylko z ich zużycia. Na szczęście diody okazały się sprawne. To mamy następny dzień i już zakupione kondensatory, ale o nieco większej pojemności. Jeszcze taka ciekawostka, którą odkryłem na giełdzie, jak słychać, te kondensatory mogłyby robić za grzechotki, jednakże nie zalecam takich zabawek dawać małym dzieciom. Ale nie ma co marnować czasu, tylko wlutować nowe kondensatory na miejsce popsutych i złożyć wszystko w całość. Tym razem w akcji lutowania uczestniczy lutownica oraz hot air w
celu sprawniejszego rozprowadzenia spoiny lutowniczej na płytce. Dopiero teraz zauważyłem, że sprzęt ten musi być strasznie upierdliwy w serwisowaniu, bo sporo wtyczek między płytkami, jak i innymi komponentami jest tego samego typu i nie problem je pomylić. Całe szczęście, że wszystkiego nie rozmontowałem. To teraz czas wszystko złożyć w całość, podłączyć i podziwiać, jak działa. Naprawa, jak widać, okazała się łatwa, ale jeśli ktoś podchodziłby do niej tylko z prostą lutownicą, to sugeruję mieć w zanadrzu coś mocniejszego. Także lampa została odratowana i wraca do widza, a ja przy okazji odpowiem wszystkim na pytania odnośnie naprawiania przeze mnie waszych urządzeń. Generalnie nie widzę przeszkód w tym, aby spojrzeć i tego dokonać, o ile środki i wiedza pozwolą, jednakże nie chcę robić konkurencji reduktorowi szumu, dlatego też ustawiajcie mnie w kolejce jako drugiego, czyli jeśli reduktor szumu nie odpowie pozytywnie, to można do mnie uderzyć. A teraz już wracam do wzmacniacza Unitry, bo bidulek czeka. Trzymajcie się! Ho!